Dobra, ja tam nie będę miał nic przeciwko, żeby zrobić dwie sesje zero, ale chciałbym stosunkowo sporo przegadać, bo jest przynajmniej parę rzeczy do przegadania w związku z Dresdenem. I z uwagi na to, że mamy kompletnie jednego świeżaka, to pytanie. Czy pytanie, w sumie wydaje mi się, że przynajmniej częściowo mogę rzucić bazowymi informacjami o settingu. Chociaż sam mega dokładnie szczegółów nie pamiętam, bo to już minęło trochę czasu, odkąd czytałem książki, ale ogólnie rzecz biorąc, jak myślisz o urban fantasy, no to Dresden jako świat, powiedzmy, się w to wpasowywuje. Masz tam Okej, dobra. wampiry, wilkołaki, góle, wampiry oczywiście w kilku różnych odmianach, masz pieprzone wróżki w pieprzonym wróżkoświecie, Dobra, magów. dobra. Nie są we wszystkich smakach tęczy. Tak. Oczywiście Okej. podręcznik co do niektórych daje szczątkowe informacje, jak na przykład o tym, o szmaragdowym dworze. Jadeitowie, Jadeitowie. właśnie No, tłumaczy. bardzo chińskie. Tak. Tak. Jest tam tylko powiedziane, że może ci się wydawać, że nie masz nic bliskiego, ale oni nadal coś znajdą i sprawią, że los, który ich spotka, sprawi, że przejdą cię dreszcze, coś takiego. W sumie takiego bez wchodzenia w szczegóły Czyli fabularne. taki secret world, jeśli chodzi o odpowiednik gierkowy, a jeśli chodzi o odpowiednik książkowy, tylko za wschodniej granicy, to patrole, tak? Patrol Może dziennika, patroli aż tak pewnie. mocno nie znam. A, i ogólnie rzecz biorąc, Każe. maskarada jest bardzo mocna w tym świecie. Przy czym książek ostatnich nie czytałem. Na początku było twierdzone, że ogólnie rzecz biorąc, ludzka głupota, ignorancja i po prostu wiesz, że nawet jak widzisz coś dziwnego, to twój umysł próbuje sobie to racjonalizować. To oprócz tego ostatnio podali jeszcze jeden powód, dla którego maskarada jest silna. Więc możliwe, że coś podobnego, jeżeli na przykład będziemy znowu grali w Europie, wykorzystam. Znaczy, aka faceci w czerni. I ogólnie jest w tle myth arc, apokaliptyczny plot itp. itd., ale wydaje mi się, że dla takich podstaw settingu to Sugeruję, żebyśmy na wszelki wypadek nigdy nie mieli nic do czynienia z zewnętrznymi bramami. okej, okay, to może być jedna rzecz, którą teraz możemy dopisać, czego nie chcemy. Ja od razu pozwolę sobie dopisać jedną rzecz, z którą mam nadzieję, że większość z was się zgodzi, że czego ja na pewno nie chcę, to fabuły z książek i osadzenia akcji w Chicago. Możemy nawet co zrobić, że się dzieje w latach 80. czy 90. czy coś. Polsce. Już graliśmy w Polsce. Nie. Co do Ej, Polski ale mam. w to było sumie fajne. kurde, taka Polska wczesnych lat 90. z dzikim kapitalizmem, Co do handlowaniem na Polski. stadionie. Co do Polski mam odpowiedź dłuższą i krótszą. Nie mówię kompletnie nie, ale ostatnimi czasy, co się dzieje, sprawia, że autentycznie jakiekolwiek Masz dość. domysły polityczne i tak dalej. Obecna sytuacja mnie wkurwia i naprawdę nie potrzebuję w grze fantasy mieć odniesienie do tego nawet Każdego żartobliwie. dnia Chcę wyjeżdżam w port polski. się od tego odciąć po prostu. Nawet jeżeli byłaby akcja w Polsce, to właśnie chciałbym uniknąć typu, nie wiem, jak tam był Kaczucha. Tak. Znaczy, Poseł Kaczucha. akcenty mitologiczne typu smok wawelski i tak dalej, okej, ale. No to nie, ja tak sobie rzuciłem, wiesz, No spoko. W Ramach tylko no mojej właśnie też znaczy. Fate'a Betę jedną graliśmy, dwie sesje całe w Polsce, więc. No Dobra, okej, jedyne czyli. wspomnienie w Polsce, że dostało magicznym niukiem i tyle. Polski nagle nie ma. Zniknęła. Powód? Nie, to po prostu był patent i Nie spodziewam. całkiem fajny, że ponieważ Co Warszawa chodzi? została zmieciona z powierzchni ziemi w czasie powstania, znaczy mniej więcej w czasie wojny, to Genius Loci, czyli Duch opiekuńczy. duch opiekuńczy tego miasta,
No, mu się zmarło. A ponieważ... A właśnie, istotna kwestia co do settingu. Wróżki wróżkami, jest coś takiego jak Never Never. Czyli ogólnie... O Jezu... To nie będzie do końca trafne, ale coś w stylu planu astralnego z fantazy. Tylko to jest bardzo... Okay. Bardzo luźna analogia. Taki trochę równoległy świat, mocno oparty na metaforach i domysłach. I tylko jeszcze i bardziej rozległy. Geografia się mocno różni. Tak, bardziej rozległy, ale jeżeli znasz ścieżki, to jesteś w stanie całkiem szybciej poruszać się z punktu A do punktu B w prawdziwym świecie, jeżeli właśnie korzystasz ze ścieżek. Tak, i na przykład jest ścieżka w książkach z Chicago do Edynburga, która nie wiem, zajmuje godzinę czy tam półtorej. Spacerku. O. No tutaj jest taki przykład, że po prostu sobie idziesz, skręcasz w lasku, tutaj przychodzisz nad mostem z płynnej lawy, później mijasz tego dziwnego stracha na wróble, koniecznie musisz na niego patrzeć, idąc cały czas. Jak go miniesz, możesz już iść prosto przed siebie. I tak. No, tylko oczywiście Never Never też ma swoje zagrożenia i to jest domena wróżek, nie tylko tych dworskich, ale dzikich fej, którzy są, jeżeli podręcznik i komię to najbardziej liczni. A mógł mi pomysł, gdzie możemy grać. Fej. Nie. Małe senne miasteczko na samym środku pustyni. Do czego jest to nawiązanie? Małe senne miasteczko na środku pustyni, gdzie ukrywamy się przed latającymi helikopterami. Jeżeli, tak, są na nich, jeżeli są na nich namalowane drapieżne ptaki. A, Boże, tak. Dobra. Gdzie ostatnio Rada Miejska otworzyła Dog Park. Ale to pasuje do Dresdena. Trochę. To chyba jako lokacja w tym Never Never. No. Ciebie też. Tak. W zasadzie głównie. Biorąc pod uwagę, co się stało w Night Vale, bo już dosłuchałem, co się stało w Night Vale. No niestety, przykro mi, ale pewnie nie będę miał ani czasu, ani chęci słuchać iluś odcinków podcastów, bo mam swoje fajne... To, żeby w pełni docenić. To mam inne, żeby fabułę, żeby fabułę poznać. I słuchania. A się wkręciłeś? To trochę? Trochę. Znaczy teraz słucham koła czasu, więc nie słucham Night Vale'a, ale... Tak, to trochę zajmie. Ej, jak ostatnio jechałem do Polski dosłownie całą drogę, wyjechałem spod domu, odpaliłem koło czasu, dojechałem do Rysi, to wyłączyłem. Potem następnego dnia wyjechałem od Rysi, włączyłem. Dojechałem pod dom w Warszawie, wyłączyłem. Ile książki? Połowa. A na jakiej szybkości? 1,25. Ja już podczas roboty przesłuchałem dwie, ale tak słuchałem wtedy po 4. To jest pierdolone 30 parę godzin na książkę. Jeżeli się czyta w normalnej prędkości. Pytanie z takich najbardziej takich najbardziej podstawowych cegiełek do Bryl po czymś wybitnie istotnym zapomniałem. Czekaj, no są czarodzieje i są zrzeszone. Większość jest zrzeszona w ramach. Nie, nie włączamy. Większość znaczących jest zrzeszona w ramach tak zwanej Białej Rady. Czyli taka dość duży kij w dupie, przestrzegania zasad, nie nadużywania magii. To też ten motyw kojarzę mniej więcej bardzo podobny w patrolach. Tak, co jeszcze? Magia. O, jeśli rzucasz czarną magię, no to oczywiście ona też ciebie wypacza. Jeszcze z tych rzeczy, no właśnie, czekaj, są cztery rody wampirów, no to czerwone, no to są takie, co wchodzą w ludzkiej skórze i piją krew. Czarne, no to Nosferatu i tak dalej. Białe, sukuby, są wampiry energetyczne, tak, nie, po prostu bym powiedział bardziej wampiry energetyczne, tylko różnią się emocjami, które wysysają i ten, czarne, białe, czerwone. No i adejtowa, o których nic nie wiadomo. Tak zacząłeś mówić czerwone wampiry, to od razu chciałem powiedzieć takie, co lubią komunizm. Nie, nie, czerwone to są takie najbardziej typowe, współczesne przedstawienie, czyli krwiopijcy, super silni, super wytrzymali, super szybcy i wściekle ponętni.
z perspektywy pisanej przez podręcznik Accelerate'a czerwonego dworu już nie ma. Był. Tak, bo Fate Accelerated jest pisany zdecydowanie po Changes. Ale technicznie rzecz biorąc jest mantel i ukąszonego i pełnego czerwonego wampira. Tak, właśnie... A, moment. No tak, bo były zmiany, chłe. Tak, były pewne zmiany. Tak. A, w sumie, no muszę też... Na razie zostawiłem, że tylko ja mogę te kandydata edytować, żeby uniknąć fuck-upów. Ale muszę dopisać, że o ile wróżki jako wróżki mi nie przeszkadzają, tak, czego nie chcę, ponieważ jestem w tym słaby i w pełni zdaję sobie z tego sprawę, intrygi. Nie mogę być potem sitem. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, tutaj w pełni mówię, ja jako MG nie jestem dobry w całych dealach z technicznym mówieniem prawdy, wjebywaniem... Znaczy, sprytnym graniem postaciami. Przez moment się zastanawiałem, czy chciałbym grać, to od razu stwierdziłem, że nie. Oba, czy nie robimy za dużo pieprzonych wróżek, pieprzonych wróżko świecie? Tak, no, ogólnie rzecz biorąc, jak nie ma żadnego konkretnego weto, to ja na pewno bym wpisał, że czego nie chcę jako wróżek, jako major power. Czy po prostu, żeby za dużo wróżkowania nie było. A czy inaczej, wróżki, bo żeby nie było na przykład bodajże trolle? Też podchodzą pod Wild Fae? A nie, znaczy zależy prawdopodobnie które, bo niektóre trochę są stanowczo zworuzimy. Ale ogólnie to też jest Fae, tak? To ogólnie rzecz biorąc, bardziej mi chodzi w kontekście, że jeżeli by się Fae pojawiały, to właśnie... Jeżeli już do czegoś by dochodziło, to bardziej takiej napierdalanki, a nie do... A propos, to tym razem dla odmiany myślałem o bardzo agro postaci, typu właśnie jakiś troll. A ja to odmianą magu jakimś. I nie wiem, czy jest albo możliwość, Wakiria. ale ja myślałem o graniu bardzo agromagiem. Będziesz miał na imię z Reden? Nie. myślałem bardziej o Rmogan. Będą na sól czy coś, nie? Prawda? No. Są wilkokłaki, bo ja jeszcze nie otworzyłem. To też jest jedna z opcji, że niektórzy śmiertelnicy mogą się nauczyć zamiany w różne te istoty. A jest to jedno szybciej. I podręcznik podaje przykład, że ten. że na przykład jeden z narratorów spotkał kiedyś. Czekaj, Dzioba Kołaka. Tak, Dzioba Kołaka. W okolicach Sydney. Ach, nie, muszę krótkie ten. Konkretnie. Krótka historia jakieś poczytaj. Dzioba Kołak? Pan Perry Dzioba Kołak? Tylko, że tutaj też wear rzeczy ogólnie działa, znaczy te wear rzeczy, którymi można grać, bo w książce były też inne, ale te, które są konkretnie opisane do grania, to działają w ten sposób, że się zmieniają między w pełni ludzką, a w pełni zwierzęcą formą. Nie ma tego pośredniego bestio coś tam. Nie ma takiego wilkołaka jak w Van Helsingu. Czyli... Ale w wyniku kłąd. Tak. Znaczy... W jednej książce były wszystkie trzy możliwości, jeżeli chodzi o wilkołaki. Tak. Czyli rozumiem, że się zmieniam, jeśli byłbym wilkołakiem, to się po prostu zmieniam w wilka. Tak. I parę najfajniejszych postaci w książkach to właśnie są taka grupka tych... Mam points very sexy. Hmm? Sexy nerdy wilkołaki. Tak. Podręczniki do RPG-ów z Dresdena są pisane z perspektywy, że to właśnie do ich sesji piszą kolejne systemy. Nie, drugiego nie. Pierwszy tak. Drugi jest pisany dla Markona. A właśnie, bo też można grać tymi przestępstwami i na przykład w głównych książkach jest taki bardzo, 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 bardzo wpływowy i potężny gangster, który właśnie ogarnia, że ten
że jest ten świat nadnaturalny i korzystając z hajsu i powiązań i swojej charyzmy, wbija się w ten świat. Więc to też jest opcja. Co jeszcze? No, nie wiem. Są też opcje, że można pisjentami grać. Akordy są dość ważne do wytłumaczenia. A, tak. Akordy. No to jest takie coś, że w latach 90. doszło omal do złamania maskarady, bo się jakieś tam frakcje magiczne napierdalały, a nie ogarnęły, że śmiertelnicy już mają coś takiego jak kamery, wideo oraz słabe, kałachy. Ale wciąż kałachy to też, ale jeszcze połączenie internetowe. No. Więc po tym wydarzeniu królowa map, władczyni dworu wróżek z zimy, zebrała wszystkich, którzy się liczą w świecie magicznym, do stołu, za karki i powiedziała... Ja skaczę, żeby kurwa się zastanowili, co ze sobą robią? Tak. I wzięła, ogarnęła takie zasady, które mówią, jak się powinni zachowywać, co powinni robić, czego nie powinni robić, żeby ograniczyć na minimum konflikty. Mhm. I żeby, wiesz, jakoś rozwiązywać te sprawy... Otwarte konflikty. Żeby nie... Tak, słucham? Żeby ograniczyć otwarte konflikty, bo wiadomo, tak, jest to, żeby że ograniczyć. Każdy próbuje wbić sztylet w dupę innej frakcji. Tak, i map jest bardzo szczęśliwa, jeżeli to robicie tak długo, jak nie robicie tego, po pierwsze, otwarcie na oczach Mugoli, po drugie, w miejscach, które ustali, ona powiedziała, że mają być bezpieczne, po trzecie, w sposób, który ona nie aprobuje. Tak, i ogólnie większość osób jest podpisana do tego, jeśli ktoś łamie, no to może się wyjebać i nie wyjebać z tych postanowień, no i wtedy nie jest chroniona tymi postanowieniami. Bo częścią postanowień jest właśnie to, że każdy, kto jest sygnatariuszem, jest chroniony przez te postanowienia. To znaczy właśnie nikt inny nie może mu przeciwko niemu otwartych akcji zrobić. Jeżeli ktoś by się wyłamał, to wszyscy inni mają hunting season. Tak. Aha, i jest okay. Przykład... Jak John Wick. Tak, tak. I jest, i masz taki przykład baru w Chicago, który jest w sumie takim niby kontynentalem dla świata supernaturalnego, który jest opisany, który ma szyld. Oficjalne terytorium neutralne według postanowień i tam nikt absolutnie nie wyciągnie broni, nikt nic nie zrobi. Bo jeśli ktoś wyjdzie przeciwko tym postanowieniom, no to się rzuci na niego cały dwór zimy i wszyscy inni. I jeszcze, żeby tak oddać skalę, no to... Tak. Żeby oddać skalę, jak w tym, w Sigil jest, jak się to nazywa, te pani Bólu czy coś? Tak. W Escape'ie. No to map jest odpowiednikiem takim. Taki memetyczny badass, z którego się nie rusza, bo ona cię tak czy siak rozpierdoli. No. Teoretycznie dwór zimy i dwór lata są sobie równe i równie potężne. Ale to tylko teoretycznie i ze względu na bardzo specyficzną sytuację. Tak, ale to jest bardziej szczegół fabularny, a nie potrzebna. Tak. Wiedza do podstaw. Który jest po pierwsze spoilerem, a drugi nie szczególnie ważny z punktu widzenia ustalania sesji. Okej, okay, dobra. To jeszcze jedna sprawa. A w zasadzie to nie wiem. To be honest. Nie. Myślałem, ale ta myśl po pierwsze mi gdzieś uciekła, a po drugie nie mam za bardzo... Jest też wytłumaczone, dlaczego w porno lesbijki są popularne, a geje nie. Dlaczego musisz to mówić, kochanie? No właśnie, szczegół do Białego Dworu. Ale nikt nie mówi, że musimy grać z Białym Dworem. Dobra, ogólnie chodzi o to, daj, że... zainteresowałeś mnie, wiesz? Bo Biały Dwór Wampirów to są te właśnie wampiry energetyczne, które się żywią konkretnymi emocjami. Jedna rodzina w Białym Dworze żywi się konkretnie pożądaniem. Głowa tego rodu, czyli najstarszy, najpotężniejszy wampir, uważał, że lesbijki są spoko, ale geje nie. W związku z tym, ponieważ jako wampiry, które żywią się dosłownie pożądaniem
technicznie rzecz biorąc porno, to trzymają tak naprawdę całą branżę za jaja dosłownie i w przenośni. To dosłownie skonstruował całą branżę w ten sposób, żeby nie, tak to wyglądało. Nie, Artur, okay. Nie. Dobra. Tu nie. Słuchajcie, to w końcu... Nie! A. W końcu gdzie gramy? W sensie w jakim miejscu będzie się rozgrywało to wszystko? Pytanie jednocześnie się trzeba sobie zadać. Znaczy bo ja na razie... Teraz to ustalić. Znaczy przede wszystkim w ramach tego, no, że czego chcemy, czego nie chcemy. Bo na razie dopisałem mocno trzy rzeczy, których nie chcemy. Mówiłeś się, że tam nie ma chodzenia, nie? Które głównie wpisałem, ale tak powiem, mówiła, chyba nie. Raczej bez weto. Pytanie, czy jest coś konkretnie, czego byście ewidentnie nie chcieli? Może właśnie sukubowej rodziny Białego Dworu? Tak, chyba, że bez Białego Dworu. Takich może właśnie... Inaczej, Biały Dwór może być, ale może nie rejci. Właśnie powiedziałem, bez sukubowej rodziny Białego Dworu. Bo okay. Reszta to spoko, bo nie wiem, od strachu czy od gniewu to jak najbardziej. To też był jeden z moich pomysłów, że biały wampir żyjący się gniewem. A chyba ktoś próbował takiego zrobić na jakąś sesję, że... chyba, że prokurator, który jest takim białym wampirem, który żyje się gniewem i po prostu napuszcza tą ławę przysięgłych. Pod kurwia, pod kątem oskarżonego czy coś. Na zioli. No. No dobra, mamy cztery rzeczy, których nie chcemy. No, że moja postać będzie z Młodzieży Wszechpolski. Polityki, przepraszam. Dobra, czego chcemy? A czy inaczej, że te cztery rzeczy, które mamy wpisane, czego nie chcemy, nam wystarczą. Znaczy, jeśli jakbym chciał czegoś, to chciałbym, żeby to była właśnie przygoda, a nie może jakaś głęboka filozofia gdzieś przy okazji wraz z jakimiś intrygami, więc raczej się to wszystko zawiera w tym, czego nie chcemy. Ja mam jeden pomysł, czego nie chcę. Nie wiem, co to powiesz, braku, ale... myślę, że będzie w pewnym stopniu wyzwanie dla ciebie. Nie chcę World Shattering Plotu. Tak, stanowczo, tak. Nie planowałem. Small scale. Smaller scale. Może nawet... Znaczy, to akurat jest dyskusja, ponieważ... Ten World Shattering Plot, znaczy to wszystko dzieje się w tle, no was nie musi dotyczyć, bo mimo wszystko to nie jest tak, że wojna nicości się po prostu pauzuje. Ale was to nie musi dotyczyć. Dalej jest, ale nie musi być w plocie, ej. Zatul. Chcesz wyciągać chusteczki z paczki. Ja to ci dał chusteczkę przecież. Dobra, czego możemy chcieć? Wrogich czarodziejów? Nie wiem, czy to jest takie za mało doprecyzowanie. Zbyt ogólne. Bo możemy też... kurde. To co kontynuując, co powiedziałem wcześniej, to co ja bym chciał spróbować pograć, to małe, bardziej personalne historie. Nie, Arturku, nie wyjmujemy wszystkich chusteczek z paczki. Ja wiem, że to bardzo zabawne wyjąć kolejną chusteczkę, przeczyć sobie nosek, dać tacie i bawić się dalej. Bo udowadniać to potrafię. Ja sobie nosio. Przecież mam bardzo mało nosio. On to przeciera tylko po to, żeby móc wyjąć kolejną chusteczkę, wiesz? Przeczyć. Bo już przetarłem i ta jest w związku z tym już nie do użycia, trzeba wyrzucić i chcę następną wyjąć. Czyli trzecie już mu nie pozwoliłem, tak? Gordurdziu to nie pozwolił się bawić chusteczkami. Character driven campaign, no? Spoko. More or less, tak. Dobra, to dopiszę, bo tak. Fenar rzucił
coś, co mogę w skrócie określić Adventure Time. Żebyśmy Apple, może za dużo nie gadali. W sensie, możemy dużo gadać i opisowo jak najbardziej i to mi odpowiada, tylko żebyśmy nie przegadywali. Małe personalne historie, czyli charakter Driven Campaign. Że tak zapytam, możecie mi tylko podrzucić, gdzie znajdę jakieś klasy? To masz w podręczniku, to jest pod, to jest w rozdziale Mantles. Tak, ogólnie klasy takie, które byś uważał za klasy, no to nazywają się mantle. Okej. Creating campaign. Character creation. Using mantle. Czekaj, to jest która? 92 strona, widzę. To jest... Tak. Okej. Okay. 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 Nie, zresztą mantle konkretnie są na stronie 119. Okej. Okay. Zresztą tylko. Kurde. Nie wiem, jak powiedzieć z czego chcę, no po prostu to taka sesja, po prostu urban fantasy, nie wiem, jak to bardziej określić, sprecyzować. Znaczy inaczej, czy faktycznie, czego byś chciał, to żeby na przykład często jako wrogowie pojawiali się źli magowie? Znaczy, że spellcasterzy, którzy z takich czy innych powodów są po tej złej stronie. No? Że nie ma się pojawiać jako wrogowie dosyć stosunkowo często? Mogą. No dobra. Że tak powiem, skoro ma być bez filozofowania, to raczej, że tak powiem, obejdzie się bez tragicznych backstory i Freudian excuses. Znaczy, ja sobie nawet wyobrażam, że nawet jak któryś by zaczynał tak gadać, to... Gdzie jest jego mleble? Postać Fenarna rzuca, że... A chuj mnie to obchodzi, myślisz, że tylko ty, kurwa, miałeś tragiczne dzieciństwo, czy tam historię życia? Wszyscy tu, kurwa, mieli tragiczne dzieciństwa. Ja jestem z powrotem. Oj, oj, oj! Stosował się do tego? Co? A pacał i robił mleble? Joj, małe mleble. Grosiu? Coś, czego ty byś chciała? Co ja bym chciała? Znaczy właśnie taka mniejsza mi się podoba. No to już mamy. Jakiś też mundane stuff? O, trochę tak pokrewne do... pokrewne do tego, że low stakes, ale właśnie może, żeby też jakieś interakcje z mundane worldem trochę? Ja mam w ogóle wspaniały pomysł, którego nie zdążyłem powiedzieć wcześniej. No. Wszyscy robimy białe wampiry z rodu Raidów i gramy w Monster Hearts'y. Że co? Jeszcze raz? Ja w tym momencie pokazuję ci środkowy palec. I gramy w Monster Hearts'y. Udajemy, że nie gramy w Monster Hearts'y, przepraszam. Taki jest plan. Horny Jail. Bong. Nie. Huh.
Kurwa, zgubiłem to znowu, ja pierdolę. Ja już na końcu języka, nie? Nie, wiesz co... Powiedziane jak prawdziwy raid. Dobra, mam. Znaczy, to co powiedziała Dracia, to czy ewentualnie jeszcze raz, bo próbuję to czaić i mam problem, żeby skrystalizować, do czego sprowadza się ten pomysł. Żeby też były jakieś wątki mundane bardziej, jakieś ploty i tak dalej. Że problemy mu goli. Robimy rzeczy z tymi, ale też właśnie... Randy się będzie problemy czy... supernaturalne problemami supernaturalnymi, ale rano trzeba wstać do pracy i przetrwać w kurw kierownika. A. Dobra, o to mi chodziło, bo nie wiedziałem... Czyli taki day to day chcemy? Albo po prostu jakieś takie, albo jak to jak wpływa supernaturalna mundane, nie? Niekoniecznie day to day, ale że technicznie rzecz biorąc to nie jest tak, że musisz być, nawet jeżeli masz mantla supernaturalnego, to nie znaczy, że należysz tylko do nocy i tylko działasz i tylko stykasz się z rzeczami ze świata nadnaturalnego. Nie no, spoko, rozumiem, nie? Bo to chyba chodzi w tym gatunku, nie? Jak to pisać? Zrobię niezwykłe życie, ale zwykłe problemy. Problemy dnia codziennego? O! Bardzo dobrze. Panie Ferdek, czemu pan musi, jak ja muszę? I słyszysz z kibla takie wredne, wrogie warczenie. O kurwa. Schody zaczynają się trzęść, ponieważ troll boczek. O Jezu, tak, to przecież problemy dnia codziennego, najbardziej typowy przykład Rezdena, brakuje mi kurwa hajsu na czynsz. No. Okej. Chciałem się coraz bardziej przekonywać do trolla Cibola z problemami w kontrolowaniu gniewu. Myślałem, że powiesz z problemami żołądkowymi, kurwa, co by... Ma problemy z kontrolowaniem gniewu, jest taki... To może nie powiedzieć, że nie jestem głupi? Nie jestem głupi! Paul, to bardziej może nie troll w pełny, tylko ten. Tylko Sion. Czyli pół fej. No tak, mogę być pół. O Jezu, mundane problem dla takiego trolla, jesteś zapisany na obowiązkowe te zajęcia z Angel Management. Tak, oczywiście, że muszę się spotykać z psychologiem od Angel Managementu i że mam jakąś karę w zawiasach za pobicie. Znaczy to, że nie było swoją drogą, to skoro my personal history i character driven campaign, no to wiadomo, że też spora waga na tym, żeby to działało, no to jest w waszych aspektach. I tego, jak wy stworzycie postać, żeby były jakieś zaczepy. Jeżeli gram trolla, to na pewno mój aspekt kłopotów to anger management issues. Słyszałem, mam trzeci aspekt. Not stupid, just slower. Czyli taki troll jakby pratchettowy też trochę. Znaczy to nie jest to, że jest debilem, tylko po prostu zajmuje mu dłużej połączenie tak, kropek. Musisz sobie wszystko spokojnie przemyśleć. To jak? I nazywanie go głupim jest jego bardzo triggerem. Okej. Znaczy mi się taki koncept narodził lisołaka graficiarza. Ogólnie jakiś supernatural poziom robimy? No to wygląda, że jesteśmy gdzieś między mundane a supernatural. Znaczy z tego co słyszę, to raczej nikt takim typowym mugolem śmiertelnikiem chyba nie gra. Znaczy jeszcze niż wszyscy powiedzieli, kim grają, tak? Ale wydaje mi się, że... Ja myślałem o jakimś czarodzieju. Ale... You're a wizard,
One Trick Pony? You're a wizard, Grylu. Pełno wizard. Wizard. Pełno wizard teraz poza białej. Właśnie, to jako troll nie jesteś fucking fej. Półfej. Jestem changelingiem. Znaczy wiesz, półfej. To nie jest tak, że w ogóle nie musisz być fej, tylko od razu mówię, że z tym changelingiem to raczej odważny. Problemy nie będą intrygowe, tylko właśnie innej natury, bardziej bezpośredniej. No właśnie, dlatego dlatego robię debila. Żeby, bo on nie jest dobry w intrygi. No, dlatego mi to, że tak powiem, pasuje. I dlatego dla niego nie ma problemu, żeby kłamać, bo jest za głupi, żeby... Znaczy, wiesz, z niekłamaniem nie ma problemów, bo jest po prostu za głupi, żeby nie mówić prawdy. Znaczy, on nie jest głupi, on jest po prostu wolny. Chyba doceniam to, w jaką stronę Paul idzie, bo to jest także takie samo nawiązanie do uniwersum. Bo główny bohater po tych wszystkich śledztwach i tak dalej jest na tyle zmęczony kombinowaniem, że jak gra ze znajomymi w RPG, to gra jakiegoś tępego barbarzyńca, który tylko napierda. Okej. Okay. Enough talk. Okej, okay, dobra. Koleś, wypierdalaj. O Jezus, w agro mnie Grasz? Gram teraz ten, oh shit. Bunker, Puppets Bunker. Final. A! Czyli Bryl, Mac, Fenarn, potencjalnie Wikołak, Paul, Troll, czy tam ja półtroll, Wilk i Dracia też Mac, ale też Magical Practitioner, czy... One Trick Brony. Znaczy ja chciałem Lisołaka akurat, jeśli można taką opcję. Oczywiście. Oczywiście. Każde zwierzę łaka. Czy masz 9 ogonów? Nie. Zwyczajny jeden ogon. No horny, tak, dokładnie. Strasznie dzisiaj jesteś napalony, Paul, wiesz? Tutaj porno... Myślałem, że pełnego maga i może też właśnie taką totalną nerdówę, żeby być na twojej postaci, Paweł. Taka ja! Właściwie taka trochę ja. Za szybka znowu. Ty jesteś za wolny, ale... Się spiżamki. Co dalej? Zebrał się z piżamki. A Syncio? To z mojej strony. Nie wiem, pasuje? A, Arturku, jak? Dlaczego? No, ale teraz mu się to nie podoba. Bryl, ty magiem. Ty chcesz magiem być, tak? Tak. Do domu naprawić piżamkę? Czyli możemy spokojnie użyć trochę magami, nie? Oczywiście, to żaden problem. Jasne. To może... Inny pomysł, który miałem, to też na maga, ale One Trick Prony z jasnowidzeniem. Czy jesteś jak paspodacha? Co? Z jasnowidzeniem jak paspodacha? Go z Stevena? Burzowa. Pamiętasz? Nie wiem, co ci... Burzowa, co przewidywała zawsze po... Co widziała, co przewidywała przyszłość, jak już się wydarzyła, tak? Jak to było piękne. Arturciu, usz rękawek z powrotem, znaczy, proszę. Teraz nie mogę przypomnieć, ale zakładam, że jasne widzenie to by działało trochę inaczej, ale po Kevenie z SWNA z... Właśnie dlatego zrezygnowałem z tego pomysłu i poszedłem w trolla. Chciałem trochę odpocząć od potrzeby improwizowania bullshitu oraklowego. Sam chciałem ci nawet zaproponować, co byś mógł zrobić, żeby nie musiał wymyślać wizji dla mnie za każdym razem. Bo chciałem ci zaproponować, żebyśmy to zagrali za pomocą flashbacków. To znaczy, jak dochodzimy do jakichś momentów w fabule, to mogę powiedzieć, że mam plus 2 do jakiegoś tam, wiesz, standardowo, plus 2 na akcję z cechą, ponieważ widziałem, że to się wydarzy. Okej, no taki patent już bardziej bym kupił. No. A poza tym, jak jesteś tym łantyk brody, to sobie można wybrać też potem... znaczy, od początku wybierasz sobie też jeden bardziej OP zastosowanie i jedno super OP zastosowanie, nie? Jakiś tam, nie wiem, super OP zastosowanie to efekt motyla, że moja wizja pokazała mi więcej szczegółów niż zwykle i...
tak. No, jakbyś chciał to połączyć z tym trolem, to by było niezwykle zabawne. Nie, bo to po prostu mant. Znaczy, technicznie można ograć dwoma mantami naraz, ale nie. Wiem, ale tak sobie wyobraziłem to trola, który zobaczył, miał wizję, ale za chuj nie rozumie, o co mnie chodzi. I siedzi i się zastanawia. I się wszystko już zdarzyło, a on dopiero o. A więc to oznaczały płonące drzwi. Wszędzie dookoła niego się pali budynek, nie? Tak. Tak, budynek płonie i tym razem to nie jest twoja wina. Wiesz co, bo to co opisaliście, to mi się kojarzy jak Team Fortress zrobił Bardocka z Dragon Balla, że jak mu się odpalało wizję, to w środku walki i on coś tam widział i tak dalej, ale wracał do rzeczywistości, jak już dostawał wpierdol, bo ktoś go złapał, jak mu się ta wizja odpalała. Może nawet gdzieś... Znajdę. Kurwa mać, dajcie mi to wreszcie zrobić. Czemu wipujemy cały czas? Pat. Właśnie, tylko pytanie. Gasz, doszedłeś już do Endwalkera? Tak, już dawno. Jak? Czułeś? Nie skończyłem jeszcze. Nie przeszedłem. Doszedłem do Endwalkera, jestem w połowie, ale nie miałem ani czasu, ani nie mogłem się wbić. Jestem kolejki. No, ja jestem w ostatnim już prawie pod koniec. Jest osób. Nice. Najbardziej mi się po rewelacjach z poprzedniego dodatku, bo wtedy podobały żarty, kiedy Hayden in Extreme. I tak miałem bardziej ten na 83. Na 83 mnie trial miał takie już? Jak to? Dopiero 83 ratunku. I'm not ready. Ja niestety na moim serwerze kolejki po 8009 razy. Phoenix. 8000 jeszcze nie widziałam. No to, no właśnie. Podobno Phoenix... Omega Plus. Względem jest ten. Hoppa! Co jadłeś? Może chcę soku albo mleczko albo coś. Ciu? Paczku? Lemle? Czko? Dobra, czy myślę, żeśmy się zatrzymali? No jedna butelkę po soku, więc... Znaczy, zatrzymaliśmy się chyba ustaleniem tego. Dałbyś pomoc na brączek. A co chcemy i mniej więcej na jakim poziomie, postaw, ale jeszcze nie doprecyzowaliśmy, gdzie chcemy. A, pićku. Soczek? Soczek? Mam sugestie. Dorzucaj. Paryż? Tamtejsze Katowice, Londres, takim zajebistym miejscem na taki podziemny świat. Znaczy, ja się zastanawiam, jakie są w Europie, czy no ogólnie takie stare miasta z długą historią. Praga. No, o Boże, Pragę, tak, jak w Pradze byśmy, ja byłam na przykład wiecie, w Pradze. Wiecie co, ja chciałem na początku Czechy zaproponować. Będziemy pepitkami? Tak. Znaczy mi też by pasowało duże miasto z jakimś tym, bo no do Lisołek graficiarz jak najbardziej by się wpasował w duże miasto. Berlin zawsze może być. Berlin jest dużo graffiti. Wszędzie jest dużo graffiti. Nie wiem, mam wrażenie, że... Graffiti ze względu na jakieś ściany, które kiedyś tam budowali. Kurczę, a to dlatego nie za każdym razem widzę jakieś relacje albo coś, albo zdjęcia, to jest tyle graffiti między innymi. Nie, tam jest dużo... Jest jakieś otwarte pićku, czy nowe? No, jest pusta butelka, więc jak myślisz? Jezus Maria, jak my długo to bijemy. Który boss? Ten robocik taki... mech. To mówi o większość, kurwa... Wiesz co? Trudno mi powiedzieć inaczej. To jest, on się nazywa 95P Operated Heavy Artillery Units. To jest z tym takim cośiem na środku, który lasery strzela. O Jezu. Poprzednio jak to robiłem, to robiliśmy to dosłownie moment. To jest najdłuższa moja walka z tym czymś od
zacznę. Jak tam grupa, jak tam Alliance B? Ja w sumie teraz nie będę w to mocno dziwny, ale tak się zastanowiłem. Londyn? Londyn. Tak, jedziemy klasyko, Londyn. Nie ma do niego miasta jak Londyn, jest Londek Zdrój. Co? Kurwa? Nie no, Londyn spoko. Przepraszam, miś. Halszka znowu popisuje się z kompletną nieznajomością polskich klasyków kinematografii. Jezu, czy możemy w końcu przysiąść obejrzeć Misia? Bo ja nie widziałam w życiu całego Misia, widziałam jakieś fragmenty tylko. Zresztą Znachora chociaż oglądałaś. Czego? Znachora. Czego? O Boże. Najlepsza komedia. Znachor. To jest... Mi Londyn by bardzo pasował ze względu między innymi na o, dobra, udało się. Londyn mi się podobał ze względu na to, że czytałem taką kiedyś bardzo fajną książkę, w której jakby... Zbliżałeś surowy bacon. Surowy? Tak, ten jest surowy do tostów. To pierdol. No, jak książkę, w której fabuła kręci się wokół tego, że po wielu latach nieobecności, wiekach nieobecności w świecie rzeczywistym pojawiają się znowu siły mistyczne różne i chyba nawet ci Alan mówiłem o tej książce jakiś czas temu. I to nie Shadowrun. Ani Airdawn. Znaczy to jest, to się nazywało, za cholerę sobie teraz tego nie przypomnę, bo ja tą książkę bardzo dawno temu czytałem. Ale bardzo, fajna książka generalnie, ale podoba mi się klimat i jeśli byśmy wchodzili w takie te różne klimaty, ja bym jak najbardziej był za. W Londynie jest taka cała masa miejsc, nie wiem, Im dłużej o tym myślę, tym Londyn bardziej mi pasuje, bo a. Tygiel kulturowy, b. Długa historia sięgająca czasów rzymskich, tak. C. Mity, mitologia, która się na przykład do czasów obecnych przeniosła do Londynu albo pojawia się w Londynie z resztek z pozostałej części Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. Czyli tutaj jest... Wiadomo. Smoki, jakieś śledniki leśne. A właśnie, znaczy bez wchodzenia w szczegóły to powiem tylko, że nie ma za dużo przykładów, ale do tego co jest pokazane i sugerowane, to smoki to jest bardzo big deal w tym świecie, takie prawdziwe smoki. Tak. Nie no, właśnie do tego też nawiązuję, zresztą z tego co kojarzę, w mitologii celtyckiej smoki były aktywnie wybijane i smoki były strażnikami strumieni i tym podobne rzeczy i cały myk polegał na tym, że właśnie tych smoków się pozbywali, więc to też się jakby wpisuje to, że smoków jest niedużo, tak? Jedna rzecz, że Londyn to powiedzmy Wielka Brytania wpasuje się w ten krąg kulturowo-językowy, który częściowo, chociaż każdy z nas coś tam zna. No. Jak Harry Potter. Harry Potter. You were wizard, Harry Potter. Oh shit, oh no, nie zabijajcie mnie, proszę. Oh. A, i to bo pomysłu Pola Londyn też pasuje, bo co prawda na stadionach żelazna dama sobie poradziła z kibulami, ale, że tak powiem, kultura kibiców dalej tam jest, i kiboli. Kurwa, to Gwini Jones, ale troll. Jaka jest piosenka fanów Manchester United. Kurwa, taki troll czaps, kurwa, w tym. W dresie Adidasa. Po prostu nie troll, tylko leprechaun. No, z amerykańskich bogów leprechauny potrafią być... Kibol. Sam? To się jak z tego, jak był ten z amerykańskich bogów, trochę taki film. Ten z amerykańskich bogów, no mówię, wielki, rudy, irlandzki kibol. No tak, to powiedziałem już za...
Jeszcze raz. To może taki łysy, weź w niego Jonesa zrób. Tak, to nie dość, że o drużynach... O Jezu, to nie dość, że o drużynie piłkarskiej może się tłuc w kwestiach, że... Co kurwa powiedziałeś, że Irlandia Północna jaka powinna być? No i trzecia opcja. Tak, tatuś kurde wira. Oczywiście, wszystko po sobie. London it is. No myślamy teraz wrogie frakcje, a teraz potem? Znaczy, wymyślać wrogie frakcje, no poza tym, że ty rzuciłeś pomysł, co chciałbyś widzieć, no to jedne wroga frakcja się sama nasuwa, ale resztę to dobrze by było nie na pustym pracować, tylko na przykład mieć trochę nawiązanie, żeby pasowało, zazębiało się z waszymi postaciami, zależy się na to, że to ma być personalna historia, więc wrogowie też jakoś tam mieli, chociaż częściowo związek z wami. Kurwa, wrogi, kibice wrogiego zespołu, kurwa. Tak, I się magicznie napierdalają między sobą. Tak jak najbardziej. Na przykład mogę zauważyć, że kibice Manchester United są wróżkami z dworu wiosny. Z kolei kibice Manchesteru City są kibicami z dworu zimy. Ja nie, podejrzewam, że akurat tak jak to działa w Anglii, to nieważne który zespół, to są wszystko dwór zimy. No. Coś mi pamiętaj, że dwór lata to fucking Twinks. I do tego może być troll z Polski. Legia Warszawa to najlepszy klub. Nie wierzę. A nie w dziób. Chuj mu w dziób. Ale nie, kurczak. A tak, zależy na to jaka jest... Będziesz śpiewać procenty mniejszości narodowych to... Trzeba nauczyć maluszkę, że śpiewania ale nie kurczak. Boże! O Jezu! Jaka gdynia, kurczak, świnia. Ja złapałem jasnego maluszka śpiewania, tego taki mały bim. Taki znany filmik właśnie, jak jakaś dziewczynka, nie wiem, 2-3-letnia śpiewa, ale nie kurczak. No, to ja to widziałem, tak. Ja to widziałem. Ja widziałem na żywo również takie obrazki. Się bardzo wszyscy śmiali z tego, jakie to jest zabawne. W tym dorośli dookoła, no. Zależy na to, jakie są mniejszości narodowe w Wielkiej Brytanii, to ta polski kibol imigrant też się znajdzie. Znaczy, to nie będzie nieprawdopodobne, żeby się nie znalazł. No dobra, co z frakcji? Dobra. Znaczy, koniecznie wroga. Znaczy, może coś... Nie wroga, po prostu frakcję, tak. Bo na podręczniku też są wzięte po prostu frakcje. No to ja dobra. Jeśli mogę podrzucić, nie znam świata tak dobrze, więc mogę tylko, że tak powiem, rzucać tak na ślepo, no ale może coś związanego, że tak powiem, z arystokratami, rodziną królewską i tak dalej. Nie musi to być nawet rodzina królewska, bo rodzina królewska to trochę za wysokie progi jak na nasze wątłe nogi, ale arystokracja nadal bardzo mocno funkcjonuje w Wielkiej Brytanii i... jest taki podział klasowy nadal. No właśnie chciałam, że może moja być taka... Więc frakcja będąca właśnie trochę wyżej, która może być zupełnie mugolska, może mieć też jakieś supernaturalne rzeczy w sobie, moim zdaniem fajnie pasuje. Tylko żebyśmy nie wchodzili za bardzo w intrygi czy coś takiego, nie? Tak, dokładnie. Coś bardzo prostego typu, kurwa, zajebali mi skuter. Może nie aż tak zajebali niebieska krew, ale nie... I ukradli samochód. Dobra, ja to wpisuję, że niebieska krew... Fabryka. Wpisuję niebieska krew, ale nie rodzina królewska. Czy chcemy się bawić z jakimiś bardziej kultystami? Która może być tą niebieska krew, a mogą być zupełnie oddzielnie? Znaczy, no mamy wpisanych magów. Fajnie, to się fajnie, że tak powiem, wpisuje, bo to taki standardzik bym powiedział, typu
czarne szaty, które zdzierają z siebie w podziemiach i uprawiają i orgie mają. Znaczy rozbudować, znaczy magowie i kultyści? No. Magowie i kultyści, spoko. Czy wiadomo, to nie jest tak, że zawsze to musi być rozgrabione, może się na przykład okazać, że... Fucking hell, nie biegnij w moją stronę, kretynie, z tym AOE! Co za kurwa debil! Przepraszam. Dobrze. Jaka klasa? Red Mage. A, mam tak. A ja to gram... To trzeba było odskoczyć! Mam te... Próbowałem. Flashbacki do Soli z Lola, jakie słyszało się na DS-ie. Przepraszam, Suzana była dużo, dużo potężniejsza. Tak, tak. Maria. Wiesz, no nie byłbym tak skłonny, gdybym nie zginął już trzy razy w ten sposób. Pytanie, bo co prawda w sumie to czy chcemy, czy nie chcemy. Czy coś w stylu Paranet Papers istnieje? Znaczy, wiesz co, właśnie myślałem pod tym kątem, może nie tyle Paranet Papers, ale jakiś Helsing. W sensie, że... A że ktoś z rodziny królewskiej ma tajną organizację, która zajmuje się... Tak. Czy Torchwood. Tylko wiesz co, znaczy okej, tylko to się zastanawiam, jak to się wpasowywuje... w istniejący świat, no bo z drugiej strony w Edynburgu masz centrum Białej Rady, tak? Tak, znaczy wiesz co, bo ogólnie... Moment, chwilkę. A w sumie tak, widzimy podejrzanie blisko Białej Rady. I w sumie pod notatem jest ciebie, dlatego w Londynie cała masa różnych rogue mages działa. Bo sama Biała Rada w swoim nieskończonym geniuszu uważa, że... Nie muszą się aż tak pilnować na własnym terenie, bo przecież nikt nie będzie tak głupi. Znaczy, dobra, wracając. Co do tego Helsinga, to w I technicznie, czy czasem uniwers w Europie nie ma Venatorii Unborum, czy jak oni się tam właśnie nazywają? Właśnie do tego zmierzam, że są podobne organizacje, które są w ramach tego. Masz na przykład organizacje z tymi półwampirami, którzy są zakażeni wampiryzmem, ale jeszcze walczą z wampirami i się nie przemieniają. To jest jakaś jedna organizacja. Takich łowców i tak dalej. Właśnie druga to jest Venatorii. To wiesz, nic nie broni, żebyśmy my wstawili coś podobnego. A czy nie, no, spoko, no, chciałem tylko wspomnieć, że... Chcemy używać konkretnie rzeczy z książek, możemy zrobić coś w tym stylu. Tak, dokładnie. Okej, okay, jak to, no to mam po sobie, tylko chciałem właśnie wspomnieć. Jak mówię, podoba mi się ten koncept, że pod latarnią jest najciemniej i... Dlatego Bieli Magowie sobie siedzą, znaczy Biała Rada sobie siedzi w Edynburgu i uważa, że gdzie jak gdzie, ale w Wielkiej Brytanii nikt im nie będzie podskakiwał i dlatego w Londynie jest. Znaczy ja to tak, nawet taki mały headcanon się zaczynałem zastanawiać, śmiać, że to może nawet być takie bardzo duże odłóg kulturowo-historyczny. Przecież Edynburg to czasem nie był w bardziej na terytorium Szkocji? No, to jest stolica. No. No. To może Wielka Brytania Wielką Brytanią, ale niektórych rzeczy dawnych się nie zapomina. A, Londyn pasuje. Londyn pasuje także pod tym kątem, że powód, dla którego jest siedziba Białej Rady, tych wszystkich czarodziejów w Edynburgu, ponieważ jest tam Ley Lines, czyli, co, Boże, strumienie tej magii. I one stamtąd wypływają, ale to nie znaczy na przykład, że część z tego strumienia nie płynie bezpośrednio pod Londynem. I że można się tamtąd próbować tapać w jakieś tam odpryski tego, co ma Biała Rada, nie? Że takie podpinanie się, nie wiem.